I'm a receptionist from 4 years. Nie. Musicie obejrzeć ten odcinek. Witajcie w drugiej lekcji angielskiego do rozmowy kwalifikacyjnej. Dziś rozpracujemy sobie pytanie Tell me about your work experience, czyli powiedz mi o swoim doświadczeniu zawodowym. Ale uwierzcie mi, odpowiedź na to pytanie to prawdziwe pole minowe. Opowiadanie o swoim doświadczeniu to absolutny standard podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ale zauważcie, że przecież rekruter ma już informacje o Waszym doświadczeniu z Waszego CV, więc po co to pytanie? A no właśnie, chodzi o to, żeby podać informacje, których nie da się zawrzeć w CV i pokazać, jak dotychczasowa praca przygotowała Was do nowego stanowiska. Po pierwsze, musicie potrafić nazwać po angielsku swoje obowiązki w pracy, to jasne. Ale odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa z innego względu, a jest nim gramatyka, a dokładniej dobór czasów gramatycznych. Prowadzę bardzo wiele rozmów z osobami, które przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku i tak wiele z nich niewłaściwie stosuje czasy, mówiąc o swoim doświadczeniu zawodowym, że po prostu to trzeba wyjaśnić. Kiedy opowiadamy o swoim doświadczeniu, to zasadniczo mówimy o przeszłości. Albo o miejscach, w których już nie pracujemy, albo o pracy, w której wciąż jesteśmy zatrudnieni. I w tych dwóch sytuacjach będziemy używać różnych czasów. Zacznijmy od pracy, która jest już nieaktualna, czyli miejsce, w którym już nie pracujecie, albo stanowisko, którego już nie obejmujecie. Zamknięty rozdział w przeszłości. Mówiąc o takim doświadczeniu, będziemy używać czasu past simple. Na przykład: In my previous job, I was responsible for testing mobile applications. No dobra, a co jeśli mówimy o pracy, która wciąż jest aktualna? Po polsku zupełnie poprawnie zabrzmi zdanie: Od 4 lat jestem recepcjonistką. To jest czas teraźniejszy, więc intuicyjnie moglibyśmy powiedzieć po angielsku From 4 years, I'm a receptionist. Przykro mi, ale w tym zdaniu wszystko jest nie tak. Czasu present simple, jak w zdaniu I'm a receptionist, używamy do stanów albo czynności stałych, ale nie do sytuacji, w której coś rozpoczęło się w przeszłości i trwa nadal. Jeśli chcę powiedzieć, że jestem recepcjonistką od 4 lat, to oznacza, że zaczęłam tą pracę 4 lata temu i wciąż pracuję w tym samym zawodzie. Dlatego użyjemy innego czasu w języku angielskim, czasu present perfect. Więc zamiast I'm a receptionist, powiem I've been a receptionist. Ale to jeszcze nie koniec błędów w tym zdaniu. Od 4 lat to nie from 4 years, tylko for 4 years. Więc całe zdanie zabrzmi For 4 years I've been a receptionist. No i teraz jest perfect. Present perfect. Możemy też powiedzieć Jestem recepcjonistką od 2015 roku. Zasada jest ta sama, bo znaczeniowo nic się nie zmienia, oprócz tego, że podajemy moment w czasie, kiedy praca się rozpoczęła. Czyli przyimkiem będzie nie science, ani science, tylko since. Całym zdaniem I've been a receptionist since 2015. Perfect! No dobra, wiecie o co chodzi. A teraz skomplikujmy trochę tę całą sytuację. Wyobraźmy sobie, że właśnie wygasła moja umowa z pracodawcą. Z jednej strony ten rozdział jest już zamknięty, skończyłam tę współpracę. Ale z drugiej strony
To się dopiero co skończyło, więc jeszcze trochę czuję się tak, jakby to było aktualne. Jeżeli myślę o tym na dwa różne sposoby, to mogę wyrazić to czasami gramatycznymi też na dwa różne sposoby. Zobaczcie jak. Jeśli uznaję ten rozdział za zamknięty, umieszczam go w zamkniętym przedziale czasowym w przeszłości i używam czasu past simple. Na przykład: My contract expired a week ago. I finished cooperation with X company last month. A kiedy chcę powiedzieć, że dopiero co zakończyła się moja współpraca, mogę użyć czasu present perfect i powiedzieć: My contract has just expired. I've just finished cooperation with X company. To, jak podchodzicie do tematu, zależy od Was. Trzeba tylko pamiętać, żeby wszystko formalnie się zgadzało. Czyli jeśli uważamy jakieś doświadczenie za zamknięty rozdział, umieszczamy je w zamkniętym przedziale czasowym w przeszłości. Na przykład używając wyrażenia last month, a week ago, nawet 2 minutes ago. I wtedy używamy czasu past simple. A jeśli uznajemy, że coś dopiero co się zakończyło, używamy słowa just i stosujemy czas present perfect. Poznajcie Filipa. Filip jest zwierzęcym wedding plannerem. No przecież jest taki zawód. A oto jego doświadczenie zawodowe. Zauważcie, że Filip zaczął swoją zawodową przygodę wyprowadzając psy sąsiadów. Pewnie jako studencka dorywcza praca. Potem zatrudnił się w biurze wedding planera. Od jakiegoś czasu jest zwierzęcym wedding plannerem i to jest wciąż aktualne zatrudnienie. Zobaczcie, jak Filip może mówić o swoim doświadczeniu zawodowym. I've been a pet wedding planner for 2 years now, but my career started when I was a student. I worked as a pet sitter and I really liked it as my weekend job. My first full-time job was at a wedding planner's office. I learned a lot about the organization of weddings, from flower arrangements to getting permissions for balloon flights for the newlyweds. Then I realized more and more people want to organize weddings for their pets, and I started my own business. I've learned a lot planning pet weddings. It's been a great experience. Widzicie, jak to działa? Oczywiście to jest tylko jeden aspekt odpowiedzi na pytanie Tell me about your work experience. Jeśli chcecie zobaczyć taki cały przykładowy format odpowiedzi i poznać wyrażenia, które będą bardzo przydatne, kiedy sami będziecie musieli odpowiedzieć na to pytanie, to wszystko znajdziecie opracowane i uporządkowane w moim e-booku Zdobądź swoją wymarzoną pracę po angielsku. Pod filmem zostawię Wam link do e-booka, będziecie mogli zobaczyć spis treści, zajrzeć do środka i zdecydować, czy to jest coś, co Wam posłuży. A mnie możecie śledzić na Instagramie i na Facebooku, a za tydzień widzimy się w kolejnej lekcji, na której będziemy mówić o pytaniach o przyszłość. Do zobaczenia w przyszłości!